Nie ukrywamy tego, że OX2 jest zainteresowane drugą fazą offshore w Polsce. Byliśmy przygotowani do tej aplikacji już 2 lata temu. Mamy bardzo dobrze przestudiowane wszystkie sajty, które są dostępne i które teraz obecnie są w posiadaniu Orlenu i PGE. I dlaczego to robimy? Dlatego, że mamy bardzo duże doświadczenie na Morzu Bałtyckim, w Szwecji i Finlandii. Te doświadczenia chcielibyśmy przenieść również na rynek polski. Jeśli chodzi o największe wyzwania rynku offshore'owego w Polsce, to jest to, że faktycznie musimy po pierwsze go wykonać, czyli musimy iść z tym projektem do przodu. Liczymy na to, że partnerstwa z drugiej fazy będą się niedługo zawiązywać, że jest to kwestia kilku miesięcy, będziemy w tym aktywnie uczestniczyć. I jeśli chcemy rzeczywiście wykonać swoje cele, które mamy założone do 2030 roku, to jest teraz ten czas, aby już rozpocząć development i zacząć te przygotowywania już w tym momencie.